MPWiK w Lubinie informuje, że od 1 lipca bieżącego roku wchodzą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na stronach internetowych www.odpady.lubin.pl bądź www.mpwik.lubin.pl oraz pod widniejącymi numerami telefonów. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. Lubinianin, który w grudniu 2012 roku napadł z nożem na polkowicką placówkę bankową, pozostanie na wolności do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Prokurator, formułując akt oskarżenia wobec 32-latka, uznał, że napad był wynikiem uzależnienia i głodu hazardowego, a Krzysztof Z. dokonał czynu w stanie ograniczonej poczytalności. Sąd w tej sytuacji może znacznie złagodzić wymiar kary. Mężczyzna przyznał, że dokładnie zaplanował to, co zrobi. Chwilę po godzinie 8 rano, 18 grudnia 2012 roku w polkowickim rynku poczekał, aż dwie pracownice otworzą placówkę, po czym zasłaniając twarz nogawką od kalesonów, wbiegł do lokalu z nożem w ręku. Groził kobietom i popchnął jedną z nich, następnie wyciągnął z szuflady 920 zł i uciekł. Policja szybko jednak ujęła sprawcę. Prokuratura rejonowa w Lubinie po zbadaniu sprawy postawiła 32-letniemu lubinianinowi zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co groził mu od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Oskarżony wprawdzie twierdzi, że nie miał noża, tylko znaleziono po drodze pleksę. Natomiast to stoi w sprzeczności z zeznaniami pokrzywdzonych w tej sprawie kobiet i prokurator uznał, że jednak sprawca działał z użyciem noża. Zwłaszcza miał na uwadze to, że sprawca to zachowanie sobie zaplanował. Zdaniem biegłych psychiatrów oskarżony może pozostawać na wolności pod dozorem policji i odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Mężczyzna ten nie będzie stanowił zagrożenia dla porządku prawnego w sytuacji, jeżeli podejmie leczenie odwykowe od hazardu. To jest bardzo istotne, ponieważ ten mężczyzna przez hazard wiele stracił. On nie pracuje, jest rozwiedziony, nie ma żadnego wsparcia społecznego, nie ma dochodów. To zachowanie właśnie, te obciążenie takie społeczne, ta jego nieporadność życiowa pchnęła go do takiego zachowania, mimo że miał on świadomość tego, że źle robi. Wiedział, że nie można zaciągać kredytu, wiedział, że złe jest granie na automatach hazardowych, bo doprowadziło go to do trudnej sytuacji życiowej. Mimo to pchnęło go to do popełnienia przestępstwa i biegli uznali, że to powodowało, że działa on w ograniczonej poczytalności. Sprawa trafi teraz do Sądu Okręgowego w Legnicy. Z uwagi na ograniczoną poczytalność sprawcy w momencie napadu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary i wymierzyć mu od roku do 3 lat pozbawienia wolności.